Dzień dobry wszystkim. W cyklu filmików o przebarwieniach postanowiłem nagrać jeszcze jeden, który dotyczy tylko i wyłącznie przebarwień typu melazma. Dlaczego akurat melazma zasługuje na takie wyróżnienie? Z prostego powodu, jest to najtrudniejsze w usunięciu przebarwienie. Wydzielam ten temat również dlatego, że to jest najpopularniejsze przebarwienie. Najwięcej kobiet ma z tym problemy, ponieważ ono dotyczy twarzy, więc jest bardzo widoczne. Bardzo często jest trudne do schowania pod makijażem i jest mnóstwo błędów i mnóstwo problemów związanych z jego usuwaniem. I niestety ja mam sporo pacjentek, które przychodzą i mówią, że miały zabiegi i w dobrej, optymistycznej wersji po prostu te zabiegi nie przyniosły efektu, a w wersji pesymistycznej zamiast pomóc spowodowały, że przebarwienie się pogorszyło. Dlatego ostrzegam i w zasadzie apeluję do wszystkich, którzy mają melazmę, żeby wyszukiwali miejsc, wyszukiwali terapii w bardzo świadomy i ostrożny sposób, a nie kierując się kryteriami obietnic. Bo w przypadku melazmy, jak przychodzi do mnie pacjentka, ja na początku nic nie obiecuję. Ja obiecuję najlepsze działanie, dobranie najlepszej metody, kompleksową diagnostykę i zabiegi, które nie zaszkodzą, bo tyle jestem w stanie przewidzieć. Mając wiedzę i jakby też dość dużą liczbę metod i narzędzi, którymi mogę swobodnie żonglować i stosować. Natomiast nigdy nie jestem w stanie w przypadku melazmy obiecać efektu końcowego. Czasem się udaje całkiem usunąć przebarwienie tego typu, czasami w 50%. Bardzo rzadko, ale też kilka razy mi się zdarzyło, że nie udało się tego usunąć i nie wiadomo dlaczego. Co prawda to są pojedyncze przypadki, ja mówię o sobie, ale jednak też takie, że takie sytuacje się zdarzały. Dlatego uprzedzam i sugeruję, żebyście były bardzo ostrożne, czy byli, bo niestety melazma coraz częściej zaczyna dotykać także panów, w doborze metody.